Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejnego Speedruna 5.0, gdzie gram i komentuję ruchy. Dzisiaj bez kamerki, moi drodzy, jestem na wyjeździe, przepraszam za to, ale w tym momencie przyjąłem pozycję horyzontalną do nagrywania i komentowania partii, więc jest bardzo przyjemnie. Skoczek F3, mamy tutaj aktualnie Gambit, Hetmański, nieprzyjęty czy przyjęty, zobaczymy, a się przerodzi to w obronę słowiańską. Goniec G5, ja lubię grać dosyć ostro. Więc sobie w ten sposób zagramy. Możliwe, że Hetman zagra na A5, a jednak nie. Po żądalu. Hetman C2, pilnujemy tego pola na E4, po H6 uciekamy gońcem. No i cóż, walczymy do 2600, już jest niedaleko, a jednak tak daleko. Podoba mi się ruch wieża D1, tak żeby nie było takich zagrań, jest to nieprzyjemne dla czarnych, więc Hetman raczej musi zejść. A w tym momencie fajnie z tempem tutaj sobie to wybiliśmy na C4. Zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Kończymy rozwój i czekamy na ruch C5. Jednak ruch C5 nie został wykonany w takim razie. A zastanawiam się nad tym posunięciem w ogóle. Bicie, bicie. I co? Skoczek tutaj. Zagra tutaj. Bicie, zamieszanie. Nie, to za bardzo chyba nic nie daje. Trzeba lecieć pionkiem E4 w takim układzie, żeby próbować go tutaj scentralizować. No, cóż mogę powiedzieć. Trzeba próbować grać ostro i zdecydowanie. No dobrze, mamy Hetman B6 tradycyjnie, ale zaraz po tym ruchu wygrywam przecież. Bo jeżeli on zagra tutaj, to ja mam bitkę i biorę gońca. Prosta podstawka, zobaczcie. 2500 podstawia w prosty sposób figurę. Mamy to, no mamy punkcik. Kolejny przeciwnik, Turcja. Lecimy z tematem. D4, skoczek F6. Tak jak widzicie, zawodnicy na tym poziomie również popełniają proste błędy. Mamy obronę królewsko-indyjską. Oczywiście posunięcie D6, goniec E2. System Averbacha się szykuje. A jednak nie. Tutaj zagrane goniec na E3. W takim układzie przez E5 będziemy próbować się rozbijać. Dobra, i tutaj zagramy sobie A5, skoczek A6. Takie są plany. H4. Takie ruchy lubię. One nie są raczej groźne. Zagramy sobie od razu H5. Przytrzymamy ten ruch tutaj. W sumie to posunięcie mi się podoba. Skoczek wejdzie tu. Wejdę tu. A bicie, bicie gońcem. Tutaj strzałka, strzałka. To wie, a może to zostawić? W sumie to zostawmy. Róbmy swoje i zagrajmy skoczkiem na C5. Posunięcie F3 prawdopodobnie przeciwnik zagra. Dobra, i tu się spróbujmy przez C6 rozprzestrzenić. Spróbujemy po prostu wybić na D5. Zagrać posunięcie też A4 jest ciekawe tutaj naprawdę. A to się trochę zdziwiłem w sumie, ale to niekoniecznie musi być jakieś złe. No dobrze, wybijmy. W ogóle ruch B5 mi się bardzo podoba. A intuicyjnie zagram. Jak zbiję tutaj, ja zbijam tu. Ale oczywiście on może odejść i wtedy będę musiał tu trzasnąć, ale ruch B5 już będzie w zanadrzu. Goniec D7 i będę mógł grać na skrzydle też hetmańskim. No jeżeli tu bicie, to tutaj bicie i w centrum troszeczkę rozwalimy, co mi się będzie bardzo podobało. Więc czekam na decyzję ze strony tutaj przeciwnika. Słuchajcie, mamy 2551, aż żal mi, słuchajcie, kończyć tą serię. Znaczy jeszcze jej nie skończyłem, absolutnie ona może trwać, tutaj nie chcę też za bardzo wybiegać w przyszłość. Ale no tak, może tędy w sumie zagram. Nie no, zagram tutaj, trzymam jeszcze punkt C6. Wieża C8, tu pionka trzeba trzymać. Jakoś ruch A4 w takim razie. Z tej strony spróbujemy pograć. Nie powiem szczerze, że mi się bardzo fajnie gra tę serię. No też z tego względu, że tempo jest troszeczkę szybsze. No i więcej się dzieje. Spróbujemy koń H7, bo po wybiciu wybijam i hetman będzie dostrzegał pionka H4 w tym układzie. Więc to mocniej spróbujemy tutaj uderzyć. Prawdopodobnie, o zobaczcie, przeciwnik hetman D2 zagrał. No jak wybicie, ja wybiję tego skoczka i goniec E7 na tego pionka będę cały czas polował. Więc tutaj hetman z gońcem będą musiały go trzymać cały czas. Znaczy cały czas, no na ten moment
Trzeba będzie to robić. Wieżę C8 spróbujemy jedną wieżę wymienić, tak żeby troszeczkę zejść z ataków. Hetman B8 z planem takim. No i co? Tutaj hetman niby wskoczył, coś tutaj próbuje. Dobra, bo jak zagram tutaj, on mi wybije. Ja czymkolwiek nie wybiję, to tutaj dostanę plombkę, więc też trzeba uważać. Może podciągnę króla. Aha, taki ruch? Nie, taki ruch nie działa, przecież jest tak. To on podstawił w takim razie, moi drodzy. Przeciwnik podstawił. No i cóż, sieć pajęcza się tutaj. Aha, chwila, chwila, tu i tu pionek poleci. A to nie ma wyjścia, trzeba tak grać. Tutaj. I wieża E8, tego pionka bronimy. Nie jest to jeszcze różowe. Jakby mogło się wydawać. No właśnie, tutaj są cały czas ataki. Ja w ogóle chyba tak muszę spróbować. Nie wiem, co tutaj zrobić. W sumie robi się niebezpiecznie. Chyba tego nie doceniłem za bardzo. Spróbuję tu. Aj, sypie się, sypie się. Pytanie, czy nie zbić, nie oddać tego i wrócić. Czy to nie będzie lepsze? Ale chyba. Tak, niech będzie. No bo tutaj mata będzie chciał mi po tej przekątnej. A jednak nie. Słuchajcie, wymienił to, a to jestem bardzo zaskoczony. Mam dwa pionki mniej, tylko te pionki mam nadzieję, że nie będą aż tak groźne. Ten goniec jest atakowany, więc zdążę zagrać i obronić pionka i spróbować wykorzystać tą jakość więcej, czyli takie zagranie. On zawsze tu się może obronić takim ruchem. Będę musiał podejść królem. A ja mam mało czasu w ogóle, muszę grać dosyć szybko i żwawo. Co będzie też trudne. No właśnie, bo goniec może dać też tu szacha. Gram tak. Nie jest też, tak powiem szczerze, różowo. W sumie stoję w miejscu. Zagram tak i tak. Może coś spróbuję tam skrobnąć z tamtej strony, ale to będzie też trudne. Będzie to trudne. Już widzę teraz. Ojej, podstawka. Podstawka kolejnego pionka. Jest fatalnie. Jakby się udało tak dać mata. Nie uda się raczej. A po prostu tutaj zagrywasz, tak? No tak. Szybko mnie przeciwnik załatwił. Troszkę mało czasu. Mam mało czasu. Brakuje mi tego czasu jednak. No tak, tu przeciwnik ma kompletnie wygraną pozycję i niestety. Jestem zbyt wolny teraz, żeby przeciwnika tutaj w jakimś stopniu. A, podstawiłem nawet. Nie wziął. Co się dzieje w ogóle? A, dostałem mata. Dobra, spróbujemy rewanż. Byłem nieco za wolny. Mamy rewanż. Ok, spróbuję troszeczkę szybciej pograć. Pozycja horyzontalna niestety nie wpływa dobrze na grę. Ale no tak. Oj, tutaj miałem zagrać E4. Nie zagrałem. Poszło troszkę inaczej. Posunięcie E3. No i tutaj będę też chciał tego pionka skrobnąć. Sposób prosty. Możliwe, że C5 taki ruch nastąpi, ale wtedy wybijemy tutaj na C4 po wymianie. Czy ja za niego chcę zbijać? Nie mogę przecież za niego zbijać. I wybijemy sobie na C4. No dobra, pozycja normalna, myślę. A to zagram skoczkiem w takim razie do centrum, jeżeli nie chcę wymieniać bandowego. No i goniec E2, goniec F3, goniec C2. Tak, jak wybijesz, stracisz tutaj parę gońców, to dla mnie będzie ok. Oczywiście przeciwnik tego nie musi robić. Troszkę przyspieszam, bo już historia mnie nauczyła, że jednak może być ciężko, jak się ma mało czasu. Wolę zbić gońca i chyba zbić tu na końcu. Nie zagramy tak, bo taki ruch. Właśnie, on może zagrać skoczkiem tutaj ładnie, ale to wtedy tak też spróbujemy. No, pozycja jak pozycja. Grać trzeba. Skoczek E4, wprowadzać wieżę. Może B3 uzbroić to troszkę. Może tak. Czy bicie? Nie. Bicia nie ma. Trzeba też uważać przy tym szybszym tempie. Hetman E2 myślę.
Czekam na taki ruch prawdopodobnie i trzeba zagrać tu. Według mojej oceny tu spróbować wejść. On wybił. Dobra, para gońców, ale skoczek silny. Nie jest to do końca takie oczywiste. Zagrajmy tutaj, celujemy w tego pionka. Myślę, że po prostu wymiana. Likwidacja ciężkich figur może być dla mnie ok. A może i nie. Tutaj i bicie co? Tutaj zbijesz, nie? Ale to jest ok, no bo gram tutaj i tego pionka też będę mógł hapnąć. Dlaczego nie zbiłem pionka na B7? Kurczę, powiem wam, złapałem zawiechę. Nie wiem, dlaczego nie wybiłem pionka. Nie mam bladego. Co się dzieje, Krzysztof? Jak ty podstawiasz? Kurczę, wiecie co? Ja strasznie podstawiam. Nie wiem, coś. O, jeszcze szacha dostałem. Nie dał szacha. Oj, niestety. No, co z tego, że więcej czasu teraz masz? Jak pozycja gorsza. Tuszak grozi, muszę uważać. Schodzę, bo jakieś tutaj strzałki są. Niestety. Tutaj szacha nie ma. Różowo nie jest. Tutaj taki ruch będzie teraz groził, ale on chyba to widzi. Tutaj jeszcze. No coś kombinujemy z tymi gońcami. Wprawdzie on ma więcej czasu. A tak, to jeszcze tu muszę zagrać, więc nie do końca. Gdzieś tam gońcem coś. No w sumie nie staję w miejscu w zasadzie. Nie za bardzo widać, co grać. Goński jeden. Tutaj trzeba. Taki ruch to tu. No, mam nadzieję, że zaraz tutaj AB6 możesz zagrać. Jednego pionka odzyskałem jakimś cudem. Ale tylko jednego. Szacha można jednego dać. No właśnie, pionki zasuwają. Jeszcze się obronię na chwilę. Tu straciłem. Właśnie. A, i tutaj idzie. Tak. Tak. A, i tutaj pionek ucieka. Ale obrona. A. To nic nie daje. Dobra, trzeba się poddać. Kurczę, no znowu mnie ograł. I to tak w taki sposób prosty. No to wszystko moja wina. Akceptuj. No spróbuję, spróbuję, no bo po prostu bardzo prosto podstawiłem. No dobra, jeszcze raz moją tutaj broń wystawimy. Zobaczymy, jak się zachowasz, drogi przeciwniku. Przez skoczek A6 spróbujemy tędy pograć. Inną trochę koncepcję tutaj sobie włożymy. A graj sobie H5, trać czas na to. Może być, ja sobie gram w ten sposób i się niczego nie boimy. Tutaj atakujemy. Dobra, koniec H8. W porządku. Ten układ mi bardzo odpowiada. Skoczek tu, żeby zagrać B5. Wracam skoczkiem. Teraz mam fajne pole na B4. Może tak i F5. Też jest ciekawie. Spróbujemy F5 zasadzić. Tylko skoczek czy tutaj wejdzie? Niech będzie od razu F5. Skoczek F2 pilnuje E4. Skoczek też może przejść tędy z powrotem. Hetman E7, żeby tutaj celować. Taki ruch to zawsze skoczek F6, może goniec. Skoczek wleciał. Dobra, latujemy tutaj. Jeśli wybicie, to wybicie. Zawsze skoczek C5, to ma fajne pole. Tutaj się już dzieje, fajna rzecz. Fajnie się tutaj już dzieje, tak naprawdę. Skoczek wraca. Wymiana jakaś, może zejść. No to jest związanie, trzeba też uważać. Może, tutaj nie mogę. No, koniec chyba D7 na spokojnie. Każdą figurę wyprowadźmy. Może tutaj ruch, jeżeli zbicie, no to też pionkiem mogę odbić. Hetman F7 prawdopodobnie trzeba będzie zagrać. Chociaż kusi mnie tutaj jakieś tam poświęconko na C3. Już sobie tam wizualizuję pewne rzeczy, ale chyba to do końca nie działa. Hetman F7, zejdziemy ze związania. Zmiano jest chyba sensowne. Taki ruch to tu, tu.
Wybiłeś. Wejście tu. A, kumam. Kurczę, wykorzystuję dobrze tutaj te moje. Bronię, bo on zbije tego. Nie zbił tego. Ciekawe. Ale zyskuje gość dobrą grę, niestety. Niestety dla mnie. Nie podoba mi się tutaj. Nie wiem, dlaczego mi się ona tak strasznie zepsuła. Co, zagrasz tak? Ryzyk fizyk, słuchajcie. I DB3. Tak udało. Znowu, kurczę, gość mnie jakoś tutaj rozgrywa w sposób nieprzyjemny dla mnie. Niech będzie tak, chociaż jestem teraz na tym związaniu. No właśnie. Ale trzymam gońca na chwilę. 4. Tu nie mogę, bo z szachem. Kurczę, dobrze było. Było bardzo dobrze, a coś tutaj mi się już popsuło. Gram tu, żeby może hetmana oswobodzić, ale to już jest też ciężko. To jest na pewno przegrana pozycja. No właśnie. A właśnie, tutaj... Nie wierzę. Znowu z nim przegrywam. Zagram tak. Jeszcze jakieś tam uda. Bicie? W sumie jest bicie, no tak. Proste bicie. Nie wiem, tam chyba nic nie uzyskuje. To jest takie trochę straszenie tym hetmanem na G3. Chociaż nie, bo jak on odejdzie, mam szacha, on zbija. Aha, nie mogę tutaj, co ja w ogóle gadam. Gadam w sumie, wymyślam sobie. No tym hetmanem nic nie straszę, niestety. No nic nie pograłem, tu już tak stoję w miejscu. Nic dobrego niestety mnie nie czeka w tej pozycji. Aż dziwne, po prostu wiecie co? Jestem na siebie po prostu zły. Że nic nie mogę w tej pozycji uzyskać. We wcześniejszej pozycji. Te bronie, tu bronie. Jakieś takie ruchy grożą, no właśnie. A tutaj teraz? Nie mogę, bo on zbije, tu będzie groził matem. Kurczę. No, mam mało czasu. Napodstawiałem. Jeszcze raz spróbuję. Ale już chyba nie chcę. No trudno, no. 3-0 mnie gość skosił. Nie podoba mi się to, ale co zrobić? Jednak pozycja horyzontalna rozleniwia. Nie chcesz rewanżu, co? Szukamy sobie kolejnego przeciwnika zatem. Na spokojnie. Ranking trochę poleciał w dół. Niestety 3 porażki. Chociaż to pierwsze zwycięstwo było bardzo fajne i przyjemne, no ale tak to już bywa. 2530. Południowa, ciekawe. Lecimy. Zobaczymy, jak tam to będzie wyglądało.
Obrona Karokany. Jak najpa. Jaka obrona Karokany? Nie jest to obrona Karokany. Robię tak. Wchodzimy skoczkiem aktywnie. Tu atakujemy. Dobra. Jak będzie tak po prostu. Koniec G6. Hetman wlatuje. No tutaj. No widzę, że celujesz. No widzę, widzę, widzę. No masz. Zbijesz tu, tu. Ja wiem, no to jest takie trochę ryzyko. Tu obronimy. Wrócił, gramy E6. No widzę, widzę, że masz tutaj całkiem sympatyczną grę. Ja spróbuję skończyć rozwój. I tyle. On też te figurki jakoś ma słabiej rozwinięte. A czy taki ruch teraz nie działa świetnie? Myślę, wydaje, że tak, bo jak bicie, bicie, to się ten goniec może. A, nie, nie działa świetnie, Krzysztof. Ten ruch nie działa świetnie, tak dla twojej wiadomości. Dobra, przepycham. Jeżeli tu zbijesz, to tu. Wręcz przeciwnie, wygląda to fatalnie. Podładuje się pod mata. Spróbujemy tak. Pionek wisi, wszystko wisi. Oj, Krzysztof dzisiaj bez formy, totalnie. Tak. Kolejny pionek przecież do wzięcia. Nie grajcie tak, moi drodzy, nie grajcie tak, nie powtarzajcie po mnie takich ruchów, bo są kompletnie złe. Kompletnie. Tu spróbuję ugryźć, no wybijesz, to wybije. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. No jak będzie A5, coś tam. Ale nie, to białe kontrolują po prostu to wszystko. Tak to trzeba po prostu ocenić. Tutaj nie ma cudów. Pozycja jest fatalna. Czarnymi, fatalna. Nawet C4 ma, no dokładnie. Może grać sobie co chce, wracam. Tak nie będziesz gniótł? Dobra. Pewnie zbijesz teraz, nie? Róż do Polaki może jakimś tutaj wielkim cudem mnie uratują. Jak zbijesz, to zbiję. Potem C6. Nie wiem. Nie widzę tutaj czegoś, co mnie. Dziwne. Próbujemy tak. Zobaczcie, wszystkie pionki oddaję. Próbuję tu otworzyć po prostu linię, chociaż ona mi nic nie daje. Oddaję wszystkie piony. Wszystkie. Dobra, lecę, no. Może wieża E8 tego. Tu się zasłonisz? Nie chcesz się zasłaniać. Mogę wziąć tego pionka. I go wziąłem. Słuchajcie, dał mi przeciwnik jakiekolwiek szanse tutaj jeszcze. Na szanse, na nadzieję. O, tak bym to urzekł, tak bym to rzekł. No tutaj grasz, może. Może tak? Taki ruch istnieje? Oczywiście jest taki ruch, oczywiście. Oczywiście, oczywiście. Spróbuję jeszcze tak i tak. A nie, hetman na F3 ma. Ale gram dziwne ruchy, aż mnie z samego skręca. Kompletnie nie wiem, co grać. Może taki ruch zagra, ale wtedy tutaj. Raczej to widzi. Tutaj strzałka. Nie wiadomo, jak się zachować. Może hetman. Może wieża D8 teraz? Hetman nie będzie miał ucieczki. No teraz będzie miał. Niech będzie taki ruch. To się może zasłonić albo tak. Ok. I uderzamy w F2. Na maksa. Jest szach. Ok. Uciekam. Takim ruchem. Dobra. Będzie tak, bo jeszcze mam opcję taką, w razie czego może na jakiegoś wiecznego szacha. To wygrywam. Wygrywam, moi drodzy. Nie mógł zbić, bo mat. Chyba tu też wygrywam. Tak, wygrywam.
Cuda się jednak zdarzają. Przeciwnik dziś był w tej partii o wiele gorszy ode mnie. Jezu, wiecie co? Śmieję się przez łzy, bo grałem tę partię kompletnie tragicznie. No tutaj jeszcze jakaś rozpacz, oddanie Hetmana, tak? Ale masakra, po prostu masakra, co tu się wydarzyło. Pata nie ma, no. Harakiri przeciwnik robi. Pata nie ma, bo jeszcze są pionki. Spróbuję rewanż. No gość pograł jeszcze gorzej tragicznie ode mnie. Ciekawe jak będzie w tej partii. Okej, obrona słowiańska. Lecimy ze swoim. Gonieckie 5. Na noże E3. Hetman C2. Okej, gramy swoje. Wieża D1. No i co teraz? Teraz jest H6. Okej. No i powtarzamy pewnie ruchy. Ciekawe, że zagra B5, a tu i on hetman B6, nie? A, ja nie mam teraz po prostu E4. G5? Nie, no gość gra bardzo dziwnie. Bardzo dziwnie gra. Znaczy, powiem tak, gra źle. Tylko pytanie, czy ja jestem w stanie to wykorzystać. H4 raczej trzeba. Te G5 osłabia bardzo króla w tym układzie. Bardzo. No tak. Tutaj zagrasz? Możesz. W ogóle Hetman E8 to strasznie dziwny ruch. Zbijamy gońcem. Będziemy mogli zagrać na F4 i tego pionka atakować. Bardzo dziwnie gra przeciwnik. Mega. Mega, słuchajcie, dziwnie. No ale cóż. Teraz czekajcie, 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 czekajcie. Nie no, E4 trzeba zarzucić, żeby tu pilnować. Zbijesz to chyba hetmanem. Żeby tu mieć jakąś opcję, akcję, opcję. Pierwsze ruchy gość zagrał, że tak powiem, bezbłędnie debiutowo, ale później się jakby gubi B5 w ogóle. No dobra, tutaj jasne. To bronisz. Chyba zagram po prostu ostro tak. Król na F1, nie będę w ogóle tutaj króla ruszał. Roszadzie. No co? No tak. Prawda? No ja jestem w małym szoku. No, pionki za darmo. No szach może nastąpić, jasne. No chyba tu. Zmiana hetmanów prawdopodobnie. Po tym ruchu zawsze mam tu jest pionek więcej. Bez żadnego absolutnie wysiłku. Tutaj wymiany. Nie wiem, gość może lubi wymieniać. Jednak nie wymienił. Trzyma się tu z tej strony. Ok. Mam chyba tutaj bicie takie. Ojej, co ja zrobiłem? Ojejku, mi z klika strzeliłem. No nie, no dałem prezent przeciwnikowi. Pewnie jest w szoku. Myśli o co chodzi. Ojejku, co ja zagrałem? No nie można tak, no. Krzysztof, no nie można tak grać. Zbijam tutaj. Kurczę, podstawiłem, bo chciałem na A7 zbijać. Widzieliście, że tutaj miałem zamiar. No nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, że aż tak sobie dałem tutaj. No tak, zagram. Tutaj niby jest takie wieczne związanie. Spróbujemy tu, tu też zerkamy. Nie można tak grać. Kurczę, blade. No naprawdę. A tu jeszcze mam opcję zbicia. Teraz i tu. Już nie. Niech wejdzie wieża. No zbijam pionka. Słuchajcie, on daje mi też jakieś tutaj w ogóle jakiekolwiek szanse, nie? Według mojej oceny. Gram tu. No tu. Strasznie dziwnie. No tak, no tu mam króla po prostu zamrożonego. Nie, wezmę kolejnego pionka. Nie wiem, czy... Aha, tutaj jest bicie. No właśnie.
Tego nie zauważyłem. Taktycznie, słabiutko, Krzysztof. Ogarniasz. Dam szacha jeszcze. Dobra, trzeba się poddać. No dobra, w takim razie może zagra jeszcze jedną partię, ale mis kliknąłem, a mimo wszystko tam jeszcze jakaś szansa była. No dobra, gramy dalej, no. Skoczek C6, mimo wszystko cały czas to samo, niech będzie D5. Zagram dokładnie, zagrać to samo, zagrać to samo. Zagram tu, z powrotem. Struktura się ustabilizowała. Mamy gońca G4, chociaż ja na jego miejscu... A nie, tutaj by było bicie. No i po prostu E3. E6, sorry. Hetman D7 z planem długiej roszady. Uciekam. Tak to tak. Okej. Okay. Widzę, tutaj jest przyzwyczajony do takich ruchów. Spróbuję może tu. Nie, skoczka przerzucimy. Możliwe, że B4 zagrał. Nie zdziwiłbym się. Gram tak, oczywiście. Tutaj jak skoczysz, to cię zbije. Mega, mega jestem zdziwiony. Tutaj, no możesz. Zbiłeś? Nie, słuchajcie, przepraszam was najmocniej. Moja ocena jest taka, że gość gra naprawdę bez większego pojęcia. Mając 2500, serio. Bez większego pojęcia. To, że no wiadomo, widzieliście, że ten wygrał, ale przegrał też taką pozycję kompletnie wygraną. Wow. Jestem w ciężkim szoku, że gość gra naprawdę bez większego pojęcia. Uciekam królem, chcę po prostu uciec ze związania. Zagrać tu. A, on sam się chce rozwiązać. No w porządku. Zbijemy tutaj. Pozycja ma charakter zamknięty, ale możemy na tego pionka mocno uderzać. Tutaj to tu. On ma gońca czarnopolowego, ja mogę na pionka naciskać. Cały czas spróbujemy zagrać sobie tak. Może hapnę pionka. Jak tu, to może w ogóle tak. A, mój skoczek nie będzie miał teraz gry. Racja. No pewnie nie zbijesz, co? Będziesz miał do tego prawa. Prawo, oczywiście. Skoczek mój nie ma gry. Muszę coś teraz zrobić. Jeszcze nie wiem, co. Przybliżę się tu. Naprawdę? Mega dziwnie gra gość, naprawdę mega dziwnie, bo... Co? Dlaczego nie zbiłeś? Tutaj zagram. Tutaj, jeżeli bicie, to tym. Poczek wtedy złapie placówkę. A jak nie, to będę miał opcję wybicia tutaj. Bo już jest na związaniu, więc musi wybić. Tutaj prawdopodobnie tego pionka mi chapnie. Nie czy tym. No jeszcze tak zagrajmy. Tutaj. Przytrzymam. Chyba on ma teraz lepiej mimo wszystko. Dobra, próbuję otwierać pozycję. No po otworzeniu pozycji goniec się trochę rozchula. Albo i nie. Skoczek E6 bronimy. Moja wieża niestety tutaj chyba nie spełniła dobrej roli. Ze zdobyciem tego pionka, chociaż mi tego będziesz chciał wziąć. Co? Dobra, tutaj i tutaj. Będę musiał chyba tutaj zagrać. Co? Mega dziwnie gra gość, naprawdę. Tu chcesz grać? No możesz, no goniec. Aha! Aha. Aha. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, moi drodzy. Gość ogarnął tutaj temat. Muszę wrócić. Pozycja jest kompletnie przegrana. Muszę bronić. I mam strasznie mieszane uczucia. Strasznie mieszane uczucia. Ja gram dzisiaj naprawdę poniżej swoich możliwości o 300 punktów co najmniej. Więc no... Cóż, i to i tak chyba cud, że... Ojejku, że tu mi zagrałeś. No mądrze, mądrze. Tutaj to tu. Chyba poddać. Dobra, zbiję. No zbiję, no jest to kompletnie przegrana. Teraz goniec chyba tu wchodzi.
trzeba poddać. Kurczę, nie wierzę. Jeszcze raz. Jeszcze raz muszę z tobą zagrać. No, musisz zauważyć ten ruch. Długo mu schodzi znalezienie tego posunięcia. Przy rankingu 2500. Dziwne. Nawet może wrócić tutaj. To może tutaj w tej pozycji ze mną robić wszystko. Bawić się. Kotka i myszkę. No zagrał. Dobra, masz tę partię. Próbuję jeszcze raz. No wygra to samo. Ciekawe, czy powtórzy te bzdurne ruchy, co zagrał wcześniej. Okej. Chyba powtórzy. Powtarza te bzdurne ruchy, słuchajcie. Nieprawdopodobne. No dobra, teraz troszkę zmienił. Zagram tak. Tu. Tu. Od razu. Osłabiam jego skrzydło. Naprawdę? Naprawdę zagrałeś tu? Czy to jest dobre? Kurczę, wiecie co, zagram tak. No bo jest w ogóle taki wariant? Nie wiem. Bijesz, zbiję. Biorę pionka. A, tutaj jest strzałka. No dobra, okej. Ale wydaje mi się, że wyszedłem z tego całkiem sensownie. No tu mnie atakujesz. Ja widzę. Tylko, że mogę wziąć tam pionka. W ogóle... Weźmiesz tu. Ja sobie kulturalnie odejdę. Potem zaraz zamatuję go. Poddał partię! Okej, silnik pokazuje przegraną. Ale mega dziwnie się grało. Ale uciekł już gościu. Moi drodzy. To by było na tyle chyba w dzisiejszym odcinku. Mimo wszystko dzięki. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć.